Błędy animacji we Władcy Much One i Klasycznych. W odcinku muzyka, kiedy chłopcy szli przez miasto i spotkali pedałki, które wyszły zza płotu, to one pojawiły się w warstwie nad płotem, zamiast wyjść zza niego. W tym samym odcinku pojawił się błąd fizyczny. Kiedy Czesio rzucił piłką w pedałki, to nie obracała się ona podczas odbijania od ziemi. W odcinku Nowe Życie, gdy Anusiak ćwiczył z Angeliką, pilot od telewizora, który trzymała Angelika, był nieco ucięty. W odcinku Dziadowskie Halloween na dyni mrygają jakieś czarne kropki. W czołówce one, w momencie, w którym konieczko myje zęby, nie ma obok niego pedeciaka, ale w lustrze widać go obok niego. W odcinku Trójkąt Bermudzki, gdy Czesio pisał list do Boga, stwierdził, że nigdy nie był za granicą, mimo że w odcinku Gigant był w Rosji. Póki co to wszystkie błędy wyłapane w one. Teraz pora na błędy od widzów. W odcinku Letko Atletyka, gdy higienistka tłumaczyła, na czym polega skok w dal, to Anusiak miał dwie nogi w jednej nogawce. W odcinku Pozytywna wibracja podczas lekcji, gdy kamera była skierowana na Czesia, Zajkowski miał animację mówienia, mimo że nic nie mówił. W odcinku Szczepionka dla Frycka, gdy wojsko weszło do klasy, to Zajkowski miał białe ucho, mimo że był cały fioletowy. W odcinku Czech, Cześć i Brambor, o czym wielu z was pisało, w pewnym momencie w lewym górnym rogu widać asety animacyjne Czesia. W odcinku Pranie mózgów, w momencie, w którym Anusiak, Konieczko i Maślana próbują napaść na dwóch chłopaków, to przechodzą przez zamknięte drzwi. W odcinku Uczucie wyższe, kiedy pani Frau wyprasza chłopaków, to Maślana zamiast wychodzić przez drzwi, przychodzi przez ścianę, a reszta wychodzi przez zamknięte drzwi. W odcinku Kosmata Demokrancja, w pewnym momencie podczas lekcji, jeden z uczniów nie miał twarzy. Również w tym odcinku, kiedy Czesio i Przeklinak spotkali się w domu higienistki, w chwili, w której Przekliniak podniósł rękę, odłączyła się ona od jego ciała. W odcinku Egzekucja mamy najpierw scenę, w której Maślana mówi, później mamy scenę, jak uczniowie wbiegają do klasy. Podczas tej sceny przez chwilę pojawił się kawałek poprzedniej sceny. W tym samym odcinku, kiedy chłopcy byli w parku, w pewnym momencie Konieczko podszedł do przodu, ale nogi ruszały mu się do tyłu. W odcinku Moc dzikich małp, kiedy zaczęły się lekcje, cała klasa jest pokazana od tyłu. Jednak Konieczko siedzi przodem do kamery zamiast tyłem, a kiedy perspektywa kamery się zmieniła, Konieczko dalej siedzi przodem do kamery. W ciągu jednej milisekundy nie mógł się obrócić. W odcinku Kulik z pruchem, kiedy chłopaki sprawdzają rezystans Anusiaka na ból za pomocą zapalniczki, płomień był pionowo, nie był przechylony do tyłu, mimo że jechali szybko sankami. W odcinku Moc dzikich małp, kiedy chłopcy wyszli od dyrektora na korytarz, kawałek głowy Maślany znajdował się za futryną, mimo że futryna była za chłopakami. W odcinku Piórę dla słonia, po wywaleniu trucizny do kosza, nagle znikąd pojawił się kawałek muru. W odcinku Karta Maślany, kiedy chłopcy wracali ze szkoły i zmienił się kąt kamery, Maślany przez ułamek sekundy nie było widać. Potem nagle się pojawił. Nieważne. Zasubskrybuj kanał, po więcej takich filmów.